Finally, the time has come to build the last city on Earth. Dobra, obniżenie temperatury właśnie nadchodzi. To co 2 godziny mogę używać? Nie, co 2 dni, okej. Dobra, kolejne prawo sobie jeszcze ogarnimy, które wprowadzimy. Tuba motywacyjna. Nowy obiekt, tuba motywacyjna, zwiększa wydajność pobliskich miejsc pracy o 20%. To mnie na razie nie interesuje. Przyrzeczenie lojalności. Ludzie będziemy nakłaniać do podpisania przyrzeczenia lojalności, czyniąc ich tajnymi informatorami. Zapewnię to całą premię do nadziei. Okej, okay, to nie jest głupie. Niezadowolenie wzrośnie. Albo tutaj patrol. Ten patrol bardziej mi się skłaniał póki co. No i powstał faszyzm. No trochę tak to wygląda. Ale... Kurde, ej, rządy, które prowadziła Trzecia Rzesza, same w sobie mogły nie być takie złe, nie? Tylko, że sam Hitler był pojebany, no i no, mordował ludzi, tak? Ale sam ustrój polityczny może nie był taki najgorszy, no. Potęgę osiągnęli, nie? Dobra, regulator przeciążenia. Będziemy musieli sobie wykorzystywać to przeciążenie na pewno i pilnować, żeby generator nie wybuchł. No i to chyba tyle. Mogę jeszcze... Co ja mogę jeszcze zrobić tak naprawdę? Ocieplić cieplarnię. Śmiesznie to brzmi, ocieplić cieplarnię, no ale tak to wygląda. I chyba zrobimy to. Tutaj pracuje nam automaton, co mnie bardzo cieszy. Okej. Okay. Podejrzewam, że znowu coś Londyńczycy nieciekawego zrobili, no ale sprawdźmy. Kłopoty z Londyńczykami, no jak żeby inaczej. Ludzie popierają strażników. Kapitanie, ludzie nie martwią się już hałasami Londyńczyków. O proszę, niektórzy zaczęli przynosić gorącą zupę strażnikom patrolującym ulicę. Wow, to po prostu nie mogliśmy patrzeć, jak marzną na tym zimnie. Slogany to bez granic. Slogany to bezgranina? Co to za słowo? Bazgranina, Jezus, jestem już zmęczony chyba. Bazgranina, tchórzy, nic więcej. Okej, okay, cieszę się, że to słyszę. Wzrośnie nadzieja? No nie wzrosło. No ale dobra. I tak jest nieźle, mam wrażenie. Dobra. No to co? Pora chyba na spadek temperatury, nie? Okej, jeszcze jakieś jedno wydarzenie, zanim coś się stanie. Londyńczycy. Pierwsi Londyńczycy skłonieni do pozostania. O proszę! Sir, niektórzy spośród ludzi planujący ucieczkę do Londynu postanowili ci zaufać i zostać w mieście. Mówi się, że twoja niedawna decyzja dała im nadzieję. Nice. Bardzo mnie to cieszy. 48 spadło do 45, no niewiele. No ale zawsze coś. No i spada temperatura do minus 40. Oj, racje żywnościowe mi się kończą, muszę zatrudnić więcej ludzi w tym. W kuchni. Dobra, minus 60. Wszędzie chłodno. Strażnicy tylko znośni w centrum propagandowym. Ciekawe czemu w centrum propagandowym akurat, nie? Tutaj jest lodowato. Nawet nie mogę pracować przy włączonym grzejniku.
Oni tutaj. Wow, tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Boję się, że zabraknie mi drewna na cokolwiek. No byli jebnięci, ale jeśli chodzi o ustrój, czy jako polityka to było to jedno z najlepszych dla swojego kraju. No mówię, no sam ustrój polityczny to nie był głupi, no kurde. Dobra, przeciążymy generator. Tylko tak, zapiszę sobie grę. I mam nadzieję, że trochę wytrzyma ten generator. Nowy zapis. Limit 5. No właśnie, to są chwile, kiedy automatony się przydają lub trzeba ten węzeł grzewczy budować. No, trochę tak. Dobra, więc tak, przeciążenie dajemy. I zobaczmy, dobra. Tu wszędzie będą mogli pracować, więc spoko. Jak zużycie węgla? Dobra, przeciążenie nie zużywa, widzę, węgla, więc to mnie też cieszy. Tylko, że w żaden sposób nie będę mógł pozyskiwać drewna, co akurat mnie bardzo martwi. Chyba, że tutaj zwiększymy zasięg do 2, jest zwiększony, ok. I dalej tego nie sięga. Jestem trochę pozbawiony w tym momencie tak naprawdę dostępu do... do węzła, ale patrzcie, mogę ustawić godziny pracy na takim tym, to by było niegłupie. Od 8 do 18 to jest akurat godziny pracy. Dobra, wiecie co, no to chyba tutaj postawię węzeł grzewczy w takim razie, żeby mieć jakiekolwiek możliwość pozyskiwania drewna. No ale dobra, gdzie są... Jeszcze nad jedną rzeczą się zastanawiam. Gdzie ci mieszkańcy, skoro nie mogą tu pracować, się teraz podzieli, bo nie mam ich tutaj. A nie, oni, patrzcie, czekajcie, oni tu pracują jednak. Dobra, niech oni tu nie pracują, bo się pochorują na bank. Tak samo tutaj. Gdzie jeszcze mam lodowato? To na razie nie będę musiał nawet węgla dodatkowego wydobywać. Co mnie mega cieszy. Ale tutaj postawię sobie gdzieś chyba ten... Chyba, że tu by Ty, to by nie było głupie. To by ocieplił jednocześnie i hutę. Tylko czy dam radę coś takiego zrobić? Dałbym. Zróbmy tak. Pyk. I tu postawimy to. Jeszcze troszeczkę muszę dociągnąć tą drogę. I tu im postawimy, o, grzejnik. Tam i tak mi się to niedługo skończy drewno w zasadzie, więc po co tu stawiać? Tak to mówię, przynajmniej będę mógł pozyskać te 600 drewna, kiedy im to będzie zimno. Ej, no dobra, no nieźle to wygląda. Dopóki się nie przeładuje mi generator, to... No to nie jest źle, nie? Tak do 90% możemy go zeksploatować, myślę. I
dobra, trzeba się będzie, widzę, skupić teraz na budowie automatonów. Ten jeden sobie tutaj pracuje, którego gdzieś znalazłem, ale będę potrzebował tego znacznie więcej. Więc teraz idzie tutaj fabryka. Jako kolejne badanie. Centrum propagandowe jeszcze ulotek nie może zrzucić, ale spoko. No może nie wygląda to najgorzej w tym momencie. Zobaczmy, jak zużycie węgla. No, jednak zużywa to węgiel, dobra, czyli tak. Tutaj niech pozyskują po prostu więcej węgla. I jest okej w tym momencie, nice. A, tylko oni tu mają zimną sekundę. Żejniczek musimy im włączyć. Jak teraz wygląda zużycie węgla? Jeszcze jest okej. No to nice. Całkiem spoko to wygląda. Martwią mnie tylko cały czas ci Londyńczycy cholerni. 9 dni. 45 ludzi. Nie przetrwamy, jeśli 45 ludzi opuści nasz kraj, nasze miasto piękne, ukochane. Dobra, przyspieszmy to trochę. Martwi mnie jeszcze mała ilość drewna. Ale spoko, już będziemy go pozyskiwać. Tak. Gdzie ja mógłbym? Tutaj mógłbym kogoś zwolnić. I niech pozyskuje on drewno. Ej, ludzie, kurde, przy minus 60. O, co mają tutaj teraz jak... No jak, kurde, w domku. Wszędzie jest albo znośnie, albo przyjemnie. Problem w tym, że generator w końcu wybuchnie przy takiej eksploatacji. Ale jak najdłużej ma wytrzymać do ocieplenia temperatury. Wróci to do 40 i będzie ok. A potem gdzieś tutaj jeszcze rozbudujemy sobie kolejny poziom zwiększenia mocy generatora i będę musiał pozyskiwać więcej węgla. No ale zobaczymy. Może to się wszystko jeszcze uda. W miarę sprawnie zrobić. Dobra. Skąd ja mogę trochę ludzi pozyskać do pracy? Jedzenia dużo mamy, więc niech jeden myśliwy może przestanie pracować. Któryś ma zimniej od innych, ten ma zimno. On nie pracuje akurat. A to dlatego pewnie ma zimno. Dobra, to tego myśliwego jeszcze sobie oddelegowujemy i wy pozyskujcie drewno. Drewna będę potrzebował. Dobra, niedługo będziemy kończyć streama. Okej, mamy fabrykę możliwą do zbudowania, więc postawimy ją oczywiście gdzieś. Tylko gdzie? Tu już nie sięgnie ją. Tu mają chłodno, cholerka. Ja sobie nie zwiększyłem tutaj, widzę tego zasięgu. I wydobycie węgla. No, nie jest najlepsze w tym momencie. Dobra, to wiecie co? To spowolnimy szybkość prowadzenia badań. Tylko dobra, najpierw sobie wybiorę może w ogóle jakieś badanie. Tylko to mi zużyje sporo drewna wszystko. 25, 30, baza terenowa, tylko bazy terenowej chyba na razie nie chcę. Tego raczej też nie. Kuchni nie muszę raczej ocieplać, zresztą sporo drewna na to pójdzie. Drewno nie chcę teraz wykorzystywać, zresztą chyba moi zwiadowcy jeszcze niosą drewno, więc nie byłoby tak źle pewnie.
Co by zrobić, jakby... Aryt moment. Kurde, 100 drewna. Strasznie dużo. Dobra, na razie nie mogę sobie na to pozwolić. Nie wiem za bardzo, w co teraz pójść. Może te maszyny drążące. O, to nie byłoby głupie wcale. Bo w końcu nie będę miał gdzie pozyskiwać drewna. Dobra, zróbmy to. Ale tak. Ciągle nasuwa mi się pytanie, gdzie ja mogę wybudować fabrykę. Tu ją niepodobne pod Steamcora, tu też nie. Znaczy pod ogrzewanie. Tutaj ewentualnie mógłbym spokojnie. A i ten niech pracuje tylko w godzinach od 8 do 18, czyli jak pracujemy. Jak teraz wygląda zużycie węgla? Trochę lepiej. Okej. Okay. To będzie całkiem w porządku, jeżeli tak to zrobimy. I tutaj chyba też mogę fabrykę ustawić w pobliżu tego, no bo to też jest budynek, gdzie będziemy pracować, prawda? Więc jeżeli dobrze rozumiem, to mogę tutaj właśnie umieścić fabrykę. Dobra. No i wydobycie węgla jest większe niż zużycie, więc wszystko mnie póki co cieszy. Przeciążenie 32%. No cóż, z tym na razie nie wygram. Tutaj mógłbym ewentualnie zamiast tego, teraz o tym pomyślałem, mógłbym sobie jeszcze ocieplić tą kuchnię, tylko czy ja potrzebuję ocieplenia kuchni? Chyba niespecjalnie. Chyba nie specjalnie, bo oni to mają przyjemnie, dokładnie. Oni mają sporo drewna przy sobie. Dobra, to niech oni wracają. Do ile oni dojdą? Jeden dzień. Dobra. Nawet spoko. Nawet bardzo spoko. Rest time, okej. Tu musimy zatrudnić 5 inżynierów koniecznie. Więc zróbmy to. Kolejka produkcji jest pusta. Fabryka będzie produkować jeden automat. Materiały 100 stal, 100 drewno, kurde. To na razie się jeszcze wstrzymam chyba z tym automatonem. Bo będę chciał za niedługo lotki rozrzucić jeszcze. No dobra, to w sumie póki tutaj nie budujecie, to nie musicie tu pracować. Moglibyście popracować gdzie indziej. Nie mam za bardzo pomysłu, gdzie węgiel ewentualnie mogliby pozyskiwać, ale chyba nie potrzebujemy tego teraz aż tak bardzo. Dobra, automaton w 50% przeciążony. Ale dobra, myślę, że nie zdąży się ich tak dużo pochorować, kurde, przez ten czas, kiedy... Znaczy, generator. Nie, automaton. W sumie to może zrobię tak. Niech tu pracuje teraz automaton. O, na przykład tu. Niech w sumie skończy już to drewno stąd. A tu pracują ludzie. O. To nie jest głupie, nie? Chyba. Niezadowolenie wzrasta. Dobra, zobaczmy. Londyńczycy kradną zapasy. Fuck. Tu śrubka z magazynu racji żywnościowej 28, okej, okay, niech sobie biorą. Mówi się, że to sprawka Londyńczyków gromadzących zapasy na podróż. Wygląda na to, że niedorzeczna koncepcja ucieczki z Londynu nabiera kształtów.
wyślij straż, aby ich złapać. Być może straż odzyska część straconej żywności, a tutaj wzrośnie niezadowolenie. No to wyślijmy straż. Niech ich łapią. Żeby ich znowu nie pobili czy coś, bo to będzie słabe. Sukces straży, nice. Czyli odzyskaliśmy tą żywność, tak? Bardzo dobrze. 81%, ale za niedługo ocieplenie. Nie wygląda to tragicznie, że tak powiem. Dobra, przyspieszmy. Topnieją szeregi Londyńczyków, bardzo dobrze, 42 na ten moment. I jeszcze 8 dni. Ludzie zyskują nadzieję. Po raz pierwszy Londyńczycy nie udało się nikomu przekonać do opuszczenia miasta i ucieczki do Londynu. Mieszkańcy dochodzą do siebie po szokujących wieściach o Winterhome i zaczynają odzyskiwać nadzieję na przyszłość. Bardzo mnie to cieszy. Ale ten generator nie wygląda zbyt dobrze. Musimy zebrać szereg i pracować razem. No dalej chłopcy, przed nami jeszcze dużo pracy. Nadzieja, bardzo fajnie. Krytyczne obciążenie generatora, wiem. Ale spoko, zapiszemy sobie grę. Dociągniemy generator tak do 95 i wyłączymy. Dobra, nie chcę przyspieszać czasu, bo no, ten generator może naprawdę wybuchnąć. Dobra. Mamy już na ulotki? No, jeszcze musimy poczekać z ulotkami. Ale dobra, mamy 120 drewna, więc zbudujmy tego automatona. Fajnie, automaton naprawdę mi sporo powinien dać. Dobra, 95 przy 97 wyłączymy. I to już. No dobra. No to wyłączamy. Wiem, że niezadowolenie wzrośnie. Ale nie możemy doprowadzić do wybuchu generatora. Zobaczmy, jak to teraz wygląda. No jest chłodno. Wszędzie. Więc na bank pojawią się jeszcze jacyś chorzy. Ale nie tak długo w sumie będzie chłodno. Dobra. Chyba kolejną rzeczą, jaką będę robić, to... Po maszynie drżącej to... kolejny poziom ten, badań, czyli arytmometry. Znaczy jest przyjemnie ciepło, patrzcie. Spadnie o 3 do minus 70, o kurde. To może być już naprawdę nieciekawie wtedy. Coś tak czuję. Kurde, 27 dnia opracowana technologia maszyny drążące, bardzo dobrze. I musiałbym w to pójść jak najszybciej. Żeby móc ogrzewanie, trochę zwiększyć moc generatora przede wszystkim będzie potrzebne. No i tyle. I tutaj być może domy po prostu zacznę im budować, żeby mieli jeszcze lepiej ocieplone domy. Kurde, teraz każde drewno na bagę złota.
Dobra, więcej drewna muszę pozyskiwać. Koniecznie. Tylko tak, skąd by to zrobić? W sumie chyba z badań naukowych. Cóż, nie chcę, ale muszę. W sumie to możemy zrobić jeszcze coś innego. Tutaj z tych baraków weźmy ich. Przenieśmy do tych. Tutaj mają grzejniczek włączony. Niech sobie włączą. Tu będą mieć cieplej. Tu sobie pracują ludzie. Spoko, więc wydobycie węgla powinno być jeszcze ok. Nie, dlaczego nie jest? Dlaczego więcej węgla zużywam niż wydobywam? W sumie nie wiem. Ale trochę mnie to martwi. Dobra, chata myśliwego, gdzie jest? Tutaj. I więcej do węgla niech idzie. W tym momencie już powinienem mieć spoko, jeśli chodzi o wydobycie węgla. Ale ciągle się zastanawiam, dlaczego mam zwiększone to wydobycie węgla. Tu jest na zasięgu 1, tutaj jest na zasięgu... Czemu tu jest na zasięgu 2? No i 1 ma być. No dupa, bo na zasięgu 1 nie sięgnie tego. Dobra, no to jednak dwójka. Tu jest na zasięgu 2, no i tu musi być na zasięgu 2. To jest na zasięgu 2 i też musi być niestety już na takim zasięgu. Dobra, no to tak zróbmy. Jak jest teraz? No na razie jest ok, jeśli chodzi o węgiel. Chorzy się na razie nie pojawiają, mimo że mają chłodno wszędzie w domach. Blokowano osiągnięcie stworzone do służby, super. Zwiadowcy dodali do kryjówki dzieci, okej. Okay. Kryjówkę dla dzieci, które zostały ewakuowani z Winterhome. Nie ma tutaj żadnych ocalałych, kurde, dorosłych. Porozumieliśmy problemy z dziećmi i zabrać się do naszego miasta, o kurde. A i liczyłem na to, że tu będą jednak dorośli. Pewnej nocy kilku nauczycieli i myśliwych zabrało ich z Winterhome na tajną wyprawę. Nauczyciele wyjaśnili im, że przez jakiś czas będą musieli tu, tam zostać. Kiedy zaczęto im kończyć się jedzenie, opiekunowie poszli po więcej, ale już nie wrócili. Zaprowadzimy ich do miasta. Wyślemy ich do miasta. Czy porzucimy? Kurde, 34 niezdolnych do pracy, nie? Ale kurde, to są dzieci, bierzemy. Nadzieja powinna wzrosnąć mi chociaż czy coś. Po czymś takim. Będę musiał im zbudować domy. Dobra, ci wrócą z drewnem, więc nie będzie może tak źle. A tutaj będę potrzebował jeszcze jednego automatona. Koniecznie. A, tylko moment, może nie teraz. Na zasięgu 1 on sięgnie to? Czy nie sięgnie? Nie sięga, fuck.
No to dobra, automatonie, idź. Rąb drewno. Boję się tej spadku temperatury do minus 70. To może być koniec naszej podróży, naszego miasta. Dobra, jeszcze czekam na wprowadzenie nowego prawa i myślę cały czas, co by tu zrobić, żeby jeszcze... Na pewno będziemy musieli... Niech generator już, nie będę go włączał, niech spadnie do zera, bo tutaj będziemy musieli sobie znowu dograć to jakoś. Ale... Będę musiał tutaj zainwestować jak najszybciej w to. I w jakieś lepsze ogrzewanie. Zwiększenie mocy generatora na pewno będzie potrzebne. Więcej węgla będę musiał wydobywać. Więcej automatonów budować. I nie wiem, czy nie będę musiał im wymienić baraków na domy. W sumie jakbym wymienił, to one by miały już całkiem znośnie, bo przy minus 70 i normalnym działaniu generatora one by chyba miały chłodno dalej. Ojej, kurde, zaczyna się robić ciężko. Dobra, przyspieszmy czas. Dobra, mogę wprowadzić nowe prawo, spoko. Zapewnić dostałą premię do nadziei. Chyba to sobie wezmę na razie. No, bierzemy. Dobra, zgadza się, jeden bezpiecznie wrócić do miasta. Mamy dużo drewna. To idealny moment, żeby budować drugi automaton. Dobra, i mamy to drewno i będę musiał je mocno wykorzystywać do badań. Dobra. I tutaj sobie zakończymy dzisiejszy stream. Tak, do 26 dnia będę się musiał jakoś mocno na to przygotować. 42 Londyńczyków wciąż chcę odejść, mam 7 dni, żeby ich powstrzymać. No, bardziej 8. Na chwilę jeszcze ulotki zrzucimy, więc będzie ok, może pod tym względem. Tutaj jeszcze damy patrol za niedługo. I może jakoś uda się zmniejszyć tą liczbę, powiedzmy, do takich ilości, żebym przeżył. Będę musiał więcej automatonów na pewno mieć. Ale obawiam się, że warunki będą się tylko pogarszać. Jestem ciekawy jeszcze, co robi Otto tutaj. Nowy porządek. Zostanie uznany za zdrajcę. Posłuszeństwo to największa cnota. Bez niej miasto nie przetrwa. Kto się przyłączy, zostanie... Kto się nie przyłączy, zostanie zmiażdżony. Nadzieja już nigdy nie będzie stanowić problemu. Okej. Powstanie miejsce publicznych egzekucji. Część wrogów publicznych zginie. Niektórzy będą walczyć przeciwko temu prawu. Część z nich zginie. Okej, możemy coś takiego wprowadzić? Wow. No co się stanie? Nie zastanawiam się, co się stanie. Nadzieja już nigdy nie będzie problemem. Czyli co, Londyńczycy znikną? To mnie ciekawi. Dobra, ale tego się już dowiemy następnym razem. Dobra, dzięki, że wpadliście. Została jedna osoba na YouTubie, jestem ciekawy kto. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.